najlepszy pomysł obecnej kadencji Sejmu, moim zdaniem, czyli program 500+, to jednak wymyślił PiS. Dobrze, tylko teraz zobaczymy, jak będzie się realizował. Z każdego punktu widzenia ten program okazał się być dobry. No, nie wiem, skąd mają pieniądze. Znaczy, nie ma pieniędzy na ten program. Pieniądze nie zawsze trafiają do dzieci, to by trzeba skorygować. A co to znaczy, że nie zawsze trafiają? To znaczy, że często nie zdążą trafić do dzieci. Pan dobrze wie, o co chodzi. To znaczy, część osób po prostu nie wykorzystuje tych pieniędzy na dzieci, tylko na różnego, siebie. No, na przykład. Dwa, otrzymują te pieniądze często sobie tak zamożne, że tych pieniędzy w ogóle nie zauważają. Czyli nie powinny te pieniądze trafiać do osób bardzo zamożnych. Te pieniądze powinny trafiać do dzieci albo na dzieci. Oczywiście są inne potrzeby dziecka małego, pieluchy, ochrona zdrowia, opieka. Czym innym jest dziecko, które się uczy. To mogą być bony edukacyjne, książki, mogą być korepetycje, różne są potrzeby. Ale a te pieniądze tam nie trafiają. Ale wie pan co, jak czytam statystyki po wakacjach, zgodnie z którymi rekordowa liczba Polaków wyjechała na wakacje, co oznacza, że i to nie mówimy o Hiszpanii, Grecji, tak, tylko mówimy o wyjeździe nad Polskie Morze na przykład. Wyjechały rodziny, które być może od lat nie miały pieniędzy na to, żeby pojechać gdziekolwiek. Pojechały. Ja nie mówię, że wsparcie rodziny nie jest dobre, tylko chodzi o to, żeby z tego programu wyeliminować wszystkie niesprawiedliwości, a dwa, doprowadzić do tego, żeby było z czego to finansować. I tak bogaty ten program być nie może, dlatego proponuję, żeby osoby bardziej zamożne tych pieniędzy nie otrzymywały. Ważne jest też to, żeby sprawdzać, czy on realizuje swoje cele, bo mamy też efekt, że 250 000 kobiet wyszło z rynku pracy, czy przestało pracować, dziecko dorośnie, przestanie 500 zł wpływać, a potem ta osoba już nie będzie mogła wrócić na rynek pracy.